Dobry wieczór, witam Państwa, tu Piotr Piątak, tradycyjnie w programie Global News, program o wydarzeniach ze świata, o tym, co przemilcza się standardowo w mediach, o tym, czego nie bardzo media i rządzący chcą, żebyśmy wiedzieli, także zapraszam do przeglądu informacji z ubiegłego tygodnia, a tymczasem zacznę od tego, że widać już gołym okiem, że Polska wchodzi w kryzys, spada produkcja, mnożą się bankructwa firm, a przede wszystkim wzrasta bezrobocie. To wszystko są oznaki typowe dla kryzysu ekonomicznego. Przypominam, że mamy jeszcze kolejną fazę, kryzys gospodarczy przed sobą, a później kolejną, a więc kryzys społeczny. Widać już, że zmniejsza się konsumpcja, oszczędności, a przede wszystkim inwestycje przedsiębiorców i zwykłych Polaków. Rząd nie prowadzi skutecznej polityki antykryzysowej, zamiast tego liczy na to, że jakoś to będzie. W przyszłym roku odbicie na rynkach światowych i też jakaś poprawa koniunktury. Do tego czasu usiłuje się jakoś dociągnąć po prostu. Tyle, że biorąc pod uwagę większość analiz makroekonomicznych, wiara we wspomniane odbicie wydaje się myśleniem życzeniowym. Strategia PR-owska po euro miała być prosta. Wchodzimy w kryzys, ale profesjonalna ekipa z Platformy przeprowadzi nas suchą nogą przez ten kataklizm. Nastąpiła zmiana konstrukcji propagandowej rządu. To nie był przypadek, że minister Rostowski mówił o zagrożeniu wojną, tylko element szerszej taktyki. Jednak w pewnym momencie Platforma przestraszyła się wahań na rynkach, na które wpływ mogła mieć tylko tego typu propaganda strachu. Dodatkowo nastąpiło przełożenie wajchy medialnej i na temat dotychczas nietykalnej Platformy zaczęły się pojawiać informacje bardziej obiektywne związane na przykład z Amber Gold i innymi aferami. No, PiS wskoczyło nawet w sondażach na prowadzenie. No, w tej sytuacji Platforma musiała dokonać korekty swojej propagandy. Usłyszeliśmy, że w zasadzie nie mamy do czynienia z kryzysem, tylko ze spowolnieniem wzrostu. Niestety ci, którzy obserwują dokładnie, co się na świecie dzieje, doskonale wiedzą, o co się tak naprawdę szykuje, co przed nami. Także spowolnienie wzrostu, czy też kryzys ekonomiczny, to i tak mało powiedziane, co przed nami. Jednak jak widzicie, propaganda trwa w najlepsze. I tak myślę, że coraz więcej Polaków widzi to coraz wyraźniej i w zasadzie te wiadomości, które dziś przedstawię, będą jedynie, ja myślę, podsumowaniem już tego, co mówię cały czas, a więc, że to, w jakim kierunku to wszystko zmierza, jest coraz bardziej wyraźne. Tu mam teraz informację od popularnego serwisu niezależnego, jakim jest niezależna.pl. Mówi się ostatnio, że Tusk narzeka na zdrowie, w trosce o jego samopoczucie przestrzegamy PR-owców premiera, aby nie pokazywali mu takiej wiadomości, bo pracę Tuska dobrze ocenia zaledwie 22% Polaków, a źle się o nim wyraża aż 67%, a przecież pan premier tak się bardzo stara. Wyniki styczniowego sondażu TNS Polska są druzgocące dla szefa Platformy Obywatelskiej, a także dla rządu, bowiem 67% Polaków źle ocenia pracę premiera Donalda Tuska, spośród nich 27% osób ocenia ją zdecydowanie źle, a 40% raczej źle. Także widać, te nastroje, czy też rozumienie polityki zwiększa się i też ludzie bardziej doświadczają tych zmian, a właściwie ich braku. I te opinie są takie, a nie inne. Kolejny temat tu przypomina. Nieudolność rządu nie jest źródłem problemów. Chodzi tu oczywiście o strajk na kolei. Minister Arkułowicz nie odpowiada za problemy w służbie zdrowia. Minister Nowak nie ponosi odpowiedzialności za degrengaladę w obszarze polskiego transportu. Nauczmy się raz na zawsze, że premier nie musi powtarzać bez przerwy tych samych komunikatów. Tymczasem związkowcy w wydanym komunikacie, w którym przepraszają pasażerów za utrudnienia w podróży, kolejny raz wyjaśniają przyczyny swoich działań, a więc my Polacy, my polscy kolejarze chcemy pracować w dobrze zarządzanych firmach, mamy dość nieudolności decydentów, za których musimy się przede wszystkim wstydzić. Chcemy, by kolej była przyjazna dla podróżnych, by pociągi były czyste i punktualne, aby na jednej trasie obowiązywał wspólny bilet, niezależnie od tego, która spółka podstawia wagony. Liczymy na wasze zrozumienie i poparcie. Ja myślę, że to stanowisko jest jasne dla wszystkich, a też mówienie i nazywanie strajkujących, wyzywanie ich od jakichś
od fana, tych działań, od jakiejś fanaberii jest po prostu tym samym, co nazywanie patriotów faszystami, także ten sam kaliber widzę spłycania problemów nadal pozostaje bez zmian. Zobaczmy, co dalej. Mam tu temat na temat mieszkań, program rządowy, czyli tak naprawdę pic na wodę, zresztą jak wszystko, jak wszelkie działania, które mogłyby cokolwiek poprawić na rzecz dobrobytu Polaków, a tu kolejny fotomontaż. W grudniu liczba rozpoczętych budów mieszkań spadła o blisko 40% wobec tego samego miesiąca w 2011 roku. Mimo niekorzystnego trendu rząd Tuska wycofał się z finansowego wsparcia dla młodych ludzi, którzy podjęli wysiłek budowy czy kupna własnego M, zamknięcie programu Rodzina na Swoim i nie wprowadzenie zmian innego powszechnego programu, włożenie specjalistów z branży deweloperskiej spowoduje zamrożenie rynków nieruchomości i pogłębi i tak już niekorzystną sytuację w tej branży. Także kolejne dane potwierdzające to, że budowlanka również ma się coraz gorzej. 40-procentowy spadek w skali rok do roku jest naprawdę na pewno ogromnym problemem dla większości firm w Polsce, które w zasadzie już mają ten problem niewypłacalności od dłuższego czasu w standardzie. Także kolejny temat, który również obejmuje to, co się dzieje w Polsce, jest to sytuacja gospodarstw rolnych. Około 16% polskich gospodarstw skorzystało na wejściu do Unii Europejskiej i może konkurować na unijnym rynku, albo jest w stanie taką zdolność osiągnąć. Większość gospodarstw ma kłopoty, bowiem 700 tysięcy nie ma w ogóle maszyn, prawie nie ma siły pociągowej, duża część nie stosuje nawozów mineralnych ani środków ochrony roślin. To są gospodarstwa, które są u kresu swoich dni. Jeszcze trochę i przestaną egzystować. I tutaj Wojciech Jóźwiak z Instytutu Ekonomii Rolnictwa mówi, że te 16% gospodarstw, czyli te 300 tysięcy, daje około 64% produkcji i dzięki temu na polskich stołach jest żywność wytwarzana z polskich surowców. Część pozostałych gospodarzy odeszła z rolnictwa i rozwija już innego typu działalność, też próbuje na pewno rozwijać, bo jak wiecie, rolnicy na pewno nie należą do grupy bardzo elastycznych pracowników i generalnie sama wieś również nie daje wielu możliwości rozwoju, także 700 tysięcy gospodarstw, tutaj nie jest napisane rodzin czy też pojedynczych jednostek, tylko całych gospodarstw na skraju bankructwa, także absolutnie można powiązać to z polityką depopulacji, bowiem jest to moim zdaniem powiązane również z sprawą GMO, bo jak tu powiedziane było, 16% gospodarstw skorzystało i te 16% zapewnia tutaj wyżywienie w Polsce, to myślę, że to jest w dalszym ciągu chyba nadal niewiele i stąd właściwie będzie ta konieczność sprowadzania żywności z zagranicy, a przede wszystkim żywności tej, którą produkuje się najszybciej, która jest najtańsza, a więc to myślę ma dodatkowo wykończyć Polaków. Przejdę dalej. Sejm odrzucił wszystkie projekty w sprawie związków partnerskich. Ja myślę, że tutaj nie ma co się rozwijać nad tym tematem. Jedyne to, co mnie zainteresowało, to czy to rzeczywiście jest, tak jak się to w mediach przedstawia, rozłam w platformie, czy też są to pewne pozory, niezgody, bo tak naprawdę myślę, że tego typu ustawy w Polsce, w kraju katolickim mogłyby spowodować naprawdę duże zamieszanie i być może po prostu Tusk jednak zdecydował się ten temat zignorować i trudno w rzeczywistości powiedzieć, o co tutaj chodzi, bowiem mówi się w mediach wiele o Gowinie, o tym, że jest on no niezgodny w pewnym sensie z Tuskiem, Tusk znowuż komentuje tą niesubordynację, także jest to bardzo ciekawe, ale jak wiecie, w polityce tutaj stosuje się również standardy amerykańskie, czyli takie różnego rodzaju preteksty, czy też różnego rodzaju fakty medialne się produkuje właśnie po to, żeby odwrócić uwagę ludzi od innych istotnych spraw, czy też zyskać trochę popularności. Także ja bym się raczej spodziewał tego typu polityki, tego typu sensu w tym wszystkim, także nie będę się tutaj bardziej nad tym rozwodził. To, co mnie tu zainteresowało również, to jest
to, że telewizja zamierza pokazać oba filmy o katastrofie smoleńskiej. Mam na myśli film, który został wyprodukowany przez National Geographic, a więc Śmierć prezydenta, który był niedawno pokazany właśnie w tej telewizji, oraz to, co wyprodukowała, to, co reżyserowała w zasadzie niejaka pani Gardias, a więc film pod tytułem Anatomia upadku, i te filmy mają być oba pokazane w telewizji polskiej. No jest to bardzo ciekawe, słuchajcie, bowiem ja oba te filmy widziałem i oczywiście Anatomia upadku jest filmem, który naprawdę daje do myślenia i nie wyobrażam sobie tego, że rządzący podjęliby taką decyzję, aby telewizja pokazała taki, a nie inny materiał, który miałby dojść do zrozumienia właśnie to, że hipoteza zamachu w kontekście również innych działań politycznych jest jak najbardziej w tym kraju możliwa, także podobno jest zgoda na to, żeby oba filmy wyemitować na zasadzie porównania. Już przecież Tomasz już w ostatnim swoim programie nie zostawił suchej nitki na pani Gardias właśnie w związku z tym filmem. I też dużo się o tym mówi obecnie, także to byłoby naprawdę bardzo ciekawe zjawisko, gdyby rzeczywiście telewizja zgodziła się pokazać ten film, jeden i drugi, i ja myślę, że no na pewno byłoby to niekorzystne dla rządu. Sam jestem ciekaw, czy to po prostu dojdzie do skutku. Będziemy obserwować temat, przejdźmy dalej. Tak, kolejny temat, BOR, i tutaj też rewelacje, słuchajcie, bo od nowego roku w kancelarii prezydenta nie strzegą już funkcjonariusze BOR, lecz ochroniarze z prywatnych firm. Pilnują oni też innych rządowych budynków, a nawet jednostek wojskowych. Jak informuje dziennik prezydencka kancelaria przy ulicy Wiejskiej, jest ochraniana przez pracowników agencji Basma Security, która wygrała przetarg. Z posterunków wokół budynku wycofano BOR i to potwierdza rzecznik biura ochrony rządu. Także taka była decyzja zwierzchników i tutaj jest powiedziane również, że dane dotyczące zakresu wykonywanych czynności ochronnych, jak również form i metod stosowanych przez funkcjonariuszy Biura Ochronnego Rządu są opatrzone klauzulą tajności i podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych, dlatego nie dowiemy się dlaczego taka, a nie inna decyzja. Jednak jest też ciekawe, bo pojawia się pytanie, czy też kancelaria prezydenta przypadkiem nie utraciła zaufania do rządowych strażników, którzy tak świetnie wywiązywali się ze swoich obowiązków przecież, na przykład organizując wyjazd do Katynia w 2010, a może to po prostu odezwała się tęsknota za specjalistami rodem ze służb PRL, którzy bądź co bądź przez lata udowadniali swoją skuteczność. Czy konkluzji będzie na pewno wiele, aczkolwiek wydaje się, że ta firma oprócz kancelarii prezydenta ochrania też MSZ, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska, a także Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tak dalej. Ochroniarze tej firmy strzegą także kilku jednostek wojskowych, między innymi, uwaga, w Mińsku, Białobrzegach i kilkunastu innych urzędów, wśród których na przykład Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Naczelny Sąd Administracyjny. Agencja ochrania też Ośrodek Studiów Wschodnich, w których przed objęciem rządowych funkcji pracował obecny szef Cichocki. Ja myślę, ponieważ jest to prawdopodobnie agencja, która została stworzona przez funkcjonariuszy SB i WSI, po prostu jest to decyzja, która ma na celu ochronić być może interesy rządzących u nas platformersów, bowiem wydaje się, że prawdopodobnie szykuje się zamach, czy też jakiś przewrót w Polsce, i też należy mieć coraz więcej zaufania do swoich, tak zwanych swojaków. Także myślę, że to posunięcie jak najbardziej nie powinno dziwić nikogo. Kto przecież wie, że patriotyzm jak obudzi się w Polakach, to ja myślę, że żaden ochroniarz, żaden wojskowy czy też policjant nie będzie się zastanawiał nad niczym. Stąd po prostu myślę, że ten krok jest jak najbardziej zrozumiały. Kolejny temat, który mnie trochę zbulwersował, ale ja już o tym mówiłem poprzednio, mianowicie potwierdza się to, że Polska i polskie siły mają działać na terenie południowej Syrii, niedaleko granicy z Jordanią. No, taką informację podałem już właśnie dwa tygodnie temu i też potwierdza to coraz więcej innych serwisów. No, mówi się, że polscy oficerowie wraz z czeskimi, amerykańskimi mieli szkolić rebeliantów biorących udział w ofensywie
której celem jest kompleks przemysłowo-wojskowy w miejscowości Al-Safira. Jak widać, współpraca z Al-Kaidą w Syrii nie jest przeszkodą do podtrzymywania oficjalnej wersji przyczyny interwencji w Afganistanie. Zresztą będziemy dzisiaj mówić więcej na temat tego, co się dzieje w Syrii, aczkolwiek mamy kolejne potwierdzenie, że przecież w Polsce się przelewa, więc my musimy wysyłać żołnierzy gdzie popadnie i jest to jak najbardziej dla nas dobry interes brać udział w nie swoich wojnach, w dodatku jeszcze po tej stronie, którą tak naprawdę powinno nazwać się reżimem i terrorystą, aczkolwiek u nas tak naprawdę społeczeństwo jest tak ogłupione i też niedoinformowane, że tego typu rewelacje w ogóle nikogo nie obchodzą, a jest to naprawdę bardzo istotne. Wchodzimy teraz w sprawy europejskie. Ja myślę, że temat, który należy często powtarzać, temat, który w zasadzie w mediach bardzo rzadko się pojawia, mianowicie stosunek Islandii do Unii Europejskiej, do tego, co w zasadzie mówi się o tym teraz, bowiem wszyscy doskonale wiedzą, albo też nie wiedzą, że Islandia jest jednym z tych krajów, która całkowicie stara się separować od Unii Europejskiej, w której była w 2008 roku rewolucja bankowa, gdzie wszystkich bankierów korporacyjnych osądzono bądź wyrzucono z kraju i ten kraj po prostu stara się izolować całkowicie od tej polityki. I teraz mamy informację, że niedawno z powodu zbliżających się wyborów władze Islandii postanowiły o spowolnieniu negocjacji z Unią Europejską, bowiem widać, że Unia Europejska stara się jakoś podejść ten kraj i też nazywa się tutaj to jakimś takim procesem negocjacyjnym, aczkolwiek widać, że Islandia cały czas próbuje spowolnić, czy też odłożyć, odstawić tego typu rozmowy i mówi się, że jest takie oświadczenie rządu Islandii, który powiedział, że rozmowy z Brukselą zostały wstrzymane, a powodem są zbliżające się wybory, które odbędą się 27 kwietnia tego roku, także wszystko jest bardziej istotne i ja się temu wcale nie dziwię, jest to oczywiście sukces i można oczywiście wycofać się czy też odseparować, odciąć od Unii Europejskiej i tych wszystkich interesów, czy też waluty. Także bardzo ciekawy przykład ignorancji wobec przecież syjonistów, którzy próbują tutaj w bardzo łagodny sposób przeniknąć do Islandii, bowiem chcąc nie chcąc, syjoniści również muszą Islandię sobie podporządkować, żeby móc prowadzić rząd światowy, a ja myślę, że Islandia będzie tym państwem, które całkowicie będzie podtrzymywać ten dystans wobec Unii. Także idziemy dalej i zobaczmy, co tu jeszcze mam. Hiszpania. Hiszpania to już jest chyba temat standard, bowiem w Grecji to już nie będę chyba musiał w zasadzie omawiać, bowiem w Grecji widać na okrągło, co się dzieje. Ten temat już w zasadzie stał się czymś w rodzaju oczywistości. Hiszpanie tymczasem coraz gorzej znoszą kryzys, protesty sprzeciw obniżkom płac, prywatyzacji stały się codziennością. Sędziowie, śmieciarze, lekarze, kierowcy, wszyscy oni włączyli się w falę strajków i demonstracji, która przetoczyła się przez kraj, gdy po 4 latach kryzysu pracownicy stracili cierpliwość do cięć budżetowych prowadzonych przez centroprawicowy rząd. No, rząd jest prowadzony do ruiny i mam tu takie komentarze bardzo ciekawe. Likwiduje się wszystkie świadczenia społeczne. W styczniu strajkowali praktycznie wszystkie grupy i tutaj mam nawet wymienione, słuchajcie, że to nawet prawnicy i sędziowie chodzą po ulicach, rzucają kamieniami i wychodzi na to, że ten kraj coraz bardziej pogrąża się w tym kryzysie. I praktycznie nie ma mowy o tym, aby jakieś polityczne, jakieś takie zagrania spowodowały zmianę tej sytuacji. Zresztą niedawno Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznał się do błędu co do Grecji, co do polityki w Hiszpanii. Także widać to gołym okiem, że to niezadowolenie społeczne w Europie staje się już codziennością. Niestety ludzie się z tym powoli oswajają i to jest właściwie bardzo niebezpieczne zjawisko, to powoduje, że ludzie po prostu myślą, że tego typu rzeczy były zawsze, zresztą proponuję porozmawiać z ludźmi, którzy trochę życia już mają za sobą, to oni będą zawsze mówili, że tego typu zjawiska miały miejsce, jest to oczywiście normalne, ale oczywiście nie można tak powiedzieć, dzieje się coś, czego nigdy wcześniej nie było, to właśnie widać po tych grupach społecznych, które chodzą po tych ulicach, tak jak powiedziałem, w Hiszpanii są to m.in. prawnicy, doktorowie, nauczyciele,
pielęgniarki, jest to dużo kraj bogatszy od nas, bynajmniej był bogatszy i zobaczcie, co się tam dzieje. Tam po prostu nie ma tak sprytnego ministra z ministerstwa skarbu, tak jak u nas, nie ma tam niesamowitego Wincenta Tajfun Rostowskiego, także ja myślę, że stąd ta sytuacja taka jest tam teraz, a ja myślę, że to tutaj u nas też przed nami. Chciałem jeszcze dzisiaj trochę powiedzieć o alternatywnej polityce w Polsce, ale może sobie to zostawię na następny raz, bowiem szykuje się oczywiście coś na zamianę tego rządu. Mówi się też dużo o tym strajku przecież w Polsce Solidarności, który będzie miał miejsce w pierwszym tygodniu, w pierwszym albo drugim tygodniu lutego i można poczytać sobie na stronie Solidarności, czego oni chcą. A właściwie jest to trochę zaskakujące, bo oni już nie chcą negocjować. Oni chcą zmiany rządu, także może być naprawdę gorąco. Mówi się coraz więcej o tym, że w Polsce no, będzie bardzo gorąca wiosna, być może wiosna ludów, jak to też nazywają niektórzy blogerzy, ale wychodzi na to, że ten los Hiszpanii, to niezadowolenie również zawita do Polski i to już tak na dłużej. I ja myślę, że chociażby tego przyczyną są być może zmiana tych służb ochrony rządu. Także ja myślę, że rząd wie, co się dzieje i oni się starają przygotować. Kolejny kraj, który być może zadziwia tym, co się tam dzieje, to jest Francja. Francja, która jest bankrutem, o Francji mówi się coraz więcej, również wśród mediów niezależnych. A tu mam taką ciekawą informację. Francuski minister pracy Michael Sapin oświadczył, że jego kraj jest bankrutem. Z taką radykalną opinią nie zgadza się oczywiście tam minister finansów, aczkolwiek jest to dosyć ciekawe, że tak potężny kraj, który w sojuszu z Niemcami podobno miał kierować Unią Europejską, nagle już po prostu nie potrafi ukryć nawet tej polityki, tego kierunku tej polityki. To jest właściwie bardzo ciekawe, że są w tym rządzie jeszcze tacy ludzie, którzy po prostu no, mówią wprost, co się dzieje u nas. Ja myślę, że gdyby pozwolono tym niektórym politykom wypowiadać się, mam na myśli tutaj tą część opozycji, taką w postaci na przykład profesora Kuźmiłka, który jest naprawdę świetnym ekonomistą. Takim ludziom wypowiadać się powinno coraz częściej, gdyż oni naprawdę oddają realia tego, co się dzieje, potrafią naprawdę przekazać te liczby w taki sposób, a nie inny. To czasami widzicie, wystarczy proste sformułowanie: Francja jest bankrutem, tak samo jak Polska jest bankrutem i też wiele ekonomistów alternatywnych po prostu w ten sposób mówi, ale oczywiście w Platformie nie panują tego typu nastroje. Tam jest przecież cały czas propaganda, która w dodatku teraz stara się też kierować w stronę no, kolejnych wyborów. Oni się szykują przecież na kolejne objęcie rządu. To jest po prostu abstrakcja, co się tam dzieje. Ale zwróćcie uwagę, że pewne mechanizmy polityki, tak samo jak w Polsce, tak samo za granicą, są do siebie bardzo podobne. W zasadzie to jest chyba takie ciekawe zjawisko wręcz, że to robienie ludziom wody z mózgu na różnym poziomie, w różnych sektorach, czy to gospodarczych, czy to w ogóle samej polityki, odbywa się w jednakowy sposób. Tam też jest jakaś niezgoda, mam na myśli tutaj teraz Francję, między ministrem pracy i oczywiście ministrem finansów, ale w zasadzie chodzi przecież wszystko o jedno, o to, żeby brać jak najwięcej tych pieniędzy z Unii Europejskiej, żeby jak najbardziej zadłużać te państwa, cokolwiek by się nie działo, jedność ekipy musi być. Zresztą będę mówił za chwilę o szczycie w Davos, a tam również co nieco na temat polityki europejskiej, więc muszę trochę przyspieszyć, pójdę dalej. Egipt, w Egipcie inny problem, cały czas mamy tutaj w zasadzie konflikt już od dłuższego czasu, w zasadzie na ulice miast, bo tutaj jest informacja z piątku, bowiem w piątek znowu doszło do starć niemal w całym kraju. Chodzi tutaj o to, że część protestujących chce doprowadzić do obalenia prezydenta Mubaraka, a też część chciałaby po prostu
aby sytuacja została bez zmian. Także jest to typowy, być może, bo tak ja oceniam tą sytuację, typowy taki polityczny konflikt bez jakichś podtekstów ekonomicznych. Jednak też pojawiają się takie głosy oczywiście, że przeciwnicy tego Mursiego chcą, by właściwie wszyscy, którzy starają się w jakiś sposób wpłynąć na ten kraj właśnie poprzez te protesty, zjednoczyli się właśnie w ten sam sposób jak 2 lata temu pod hasłem chleba wolności, sprawiedliwości społecznej. A ja tylko przypomnę, że Mursi jest jedną z marionetek syjonistów, która po prostu nie podoba się w tym miejscu i to jest absolutnie widoczne po tym, co on w tym kraju wyprawia. Zresztą pójdę dalej. To jest temat, którym chciałbym się dzisiaj zająć trochę dłużej. To jest szczyt Davos. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to taki szczyt najbogatszych państw, szczyt, na którym bardzo dużo mówi się na temat przyszłości, na temat pewnego rodzaju zagrożeń, trendów przede wszystkim chyba, bo stąd można rzeczywiście wyciągnąć informacje na temat takich ram przyszłości, które się rysują, bowiem jest to w zasadzie elita spotykająca się i co roku dyskutująca właśnie na tematy różne. I ja, ponieważ myślę, że wy jesteście sobie w stanie sami tutaj odnaleźć tematy na temat ostatniego szczytu, gdzie naprawdę jest omawiane wiele rzeczy, ale mnie zaskoczyła naprawdę jedna rzecz i ja sobie pozwolę tu zacytować. Najbardziej niejednoznacznym tematem dla dyskusji jest prawdopodobieństwo istnienia cywilizacji pozaziemskich. Liczni liderzy światowi niejednokrotnie składali oświadczeniu o istoty i o istnieniu przybyszy z innych planet. Na przykład w grudniu 2012 premier Rosji w wywiadzie prasowym zażartował i tak dalej, ale eksperci forum zgadzają się co do tego, że w wyniku zagospodarowania przestrzeni kosmicznej ludzkość znajdzie cywilizację pozaziemską i odkryje zamieszkałe planety, wzywając więc wspólnotę światową do przygotowania się do spotkania z przybyszami z innych planet i do wprowadzenia ocen ewentualnych zagrożeń. Także wynika konieczność zakładania służb specjalnych do wykrywania cywilizacji pozaziemskich, aby zapobiec niebezpieczeństwu wynikającemu z kosmosu. O co chodzi w ogóle, słuchajcie? Nagle cały świat zaczyna nawet próbować tworzyć scenariusze, gdzie jeszcze rok czy 2 lata temu absolutnie ten temat nie miałby szans pojawienia się na tak renomowanym forum jak to w Davos. A tu omawia się takie rzeczy typu na przykład jak, że eksperci zgadzają się co do tego, że nawet jeśli istnieje cywilizacja pozaziemska i zostanie wykryta, to oni się tam oczywiście spierają, czy mówią, że nie zmieni się nic specjalnie, jednak niektórzy uważają, że w bardziej odległej perspektywie zmieni się to i to zmieni się świadomość psychologiczna oraz filozoficzna człowieka. Odkrycie istnienia życia na innej planecie sprzyjać będzie wyciąganiu wniosku o ewentualnym istnieniu życia we wszechświecie, co z kolei podważy podstawy filozofii i religii, i to uważają eksperci w Davos. Słuchajcie, to mi wygląda już absolutnie na przygotowanie do pewnych działań w tym kierunku. Skoro mówi się już o tym tak szeroko i bo tu jest jeszcze oczywiście wiele innych rzeczy, takich bardzo odjechanych, dlatego nazwałem powiedzmy to po swojemu, bo to jest takie forum niby ekonomiczne, jak macie w nazwie, ale jednak jest tam trochę wizjonerstwa w tym wszystkim. I teraz pytanie, na co oni się teraz szykują? Bo przecież na tym forum występował jeszcze Kissinger, o którym za chwilę również powiem, ale widać, że jakby kaliber zmian i kierunek tego wszystkiego będzie się teraz zwiększał i to wszystko będzie jeszcze bardziej przyspieszać. Także ja wam polecam cały ten artykuł Davos 2013, nieśmiertelność i przybysze z innych planet. W każdym bądź razie myślę, że to jest coś, co naprawdę już daje zdrowo do myślenia, w jakim kierunku idzie ta międzynarodowa polityka i do czego oni chcą nas przygotować. Wchodzimy teraz w ogóle w politykę międzynarodową.
Jest temat, który w zasadzie nie wiem, czy nie jest jakąś formą iluzji, bo ostatnie wydarzenia pokazują, że Japonia i Chiny są w poważnym konflikcie. Też trudno oczywiście wyciągnąć takie solidne wnioski z tego, czy te polityczne działania rzeczywiście są iluzją, czy też jest to po prostu jakaś prawdziwa gra o wpływy, bowiem ja też o tym często mówię, bo tego obserwuję najwięcej, że jest niesamowita migracja i relokacja wojsk na świecie. Wszystkie państwa kupują uzbrojenie. Polecam wam stronę, serwis taki defense24.pl. Możecie sobie zobaczyć na bieżąco, ponieważ tego typu zakupy są kwestią jasną. Nie jest to oczywiście żadna tajemnica i możecie sobie zobaczyć w archiwum tej strony, ile uzbrojenia na świecie obecnie się kupuje. I też w odniesieniu do tutaj do polityki Chin w stosunku co do Japonii mówi się, że ten konflikt pojawia się coraz częściej jako takie ostrzeżenie w zasadzie dla świata, bo mówi się tutaj też o tym, że większość ludzi ma świadomość, że między Chinami i Ameryką w jakiś sposób iskrzy i od zawsze iskrzyło, chociaż my wiemy, że na poziomie banków i oczywiście syjonizmu tam podziałów żadnych nie ma. Mimo iż Amerykanie nie zajmują oficjalnego stanowiska w sprawie tak zwanych spornych wysp, bo tutaj chodzi przede wszystkim o to, że Chiny z Japonią ścierają się o wyspy, a też Japonia jest takim bardzo krajem powiązanym właśnie z Ameryką, więc dalej idąc można po prostu odnieść wrażenie, że Chiny szykują się po prostu do czegoś większego. I też szef tej komunistycznej partii Chin w ostatnich dniach spotkał się z japońskim wysłannikiem i wezwał w Tokio do współpracy w sprawie rozwiązania sporu dotyczącego tych wysp spornych na Morzu Wschodniochińskim. Jednak wydaje się, że dyplomatyczne zabiegi mają jedynie odwrócić uwagę od powagi sytuacji i wydłużyć czas dla podjęcia bardziej konkretnych kroków. Na skutek sporu ucierpiał handel między dwoma krajami, jak i turystyka. Odwołano prawie wszystkie spotkania dwustronne między przedstawicielami Chin i Japonii. I też do tych wysp spornych wysunął również swoje roszczenia rząd Tajwanu. Trudno powiedzieć, czy to jest absolutnie sprawa związana wyłącznie z tym spornym regionem, czy też chodzi bardziej o tą taką politykę, można powiedzieć, tą geopolitykę w zasadzie, bowiem wiecie, że szykuje się reset finansowy i w zasadzie pewne stosunki międzynarodowe zostaną również zresetowane i być może pewne państwa będą po prostu starały się przejąć inne terytoria i to właśnie obserwujemy. Te migracje wojsk, te ustawianie się tych wszystkich statków na morzu obecnie jakby podkreślają to, że po prostu największe mocarstwa przygotowują się do jakiegoś nowego podziału terytorialnego. Pytanie, czy to będzie wszystko drogą, to się odbędzie drogą taką pokojową, czy też jakimś rozlewem krwi się to zakończy, a wszystko wskazuje na to, że jednak jakiś konflikt w najbliższym czasie będzie. Świadczy o tym chociażby to, jak Izrael się szykuje do wojny, bowiem wiecie, Izrael jest takim państwem, które oczywiście w swojej polityce może budzić różne skojarzenia. Ja nie będę się wypowiadał na ten temat, bo wiecie zresztą, jakie moje zdanie na ten temat jest. W każdym bądź razie wiecie doskonale również, że to, co się dzieje w Syrii, to, co się dzieje na linii też Iranu i syjonistów, to jest jeden i ten sam problem. Teraz Izrael szykuje się do wojny. Izrael miesza się w tą sprawę właśnie syryjsko-irańską, można powiedzieć. I ten konflikt po prostu staje się coraz bliższy, bowiem coraz więcej sojuszników obu stron pojawia się właśnie na placu boju. I tutaj można powiedzieć, że pewne takie pojawiają się ostrzeżenia, na przykład jakikolwiek sygnał, że Syria, w której trwa antyrządowe powstanie, straci kontrolę nad swoim arsenałem broni chemicznej, może spowodować uderzenie ze strony Izraela. Izrael i NATO oskarżają syryjskie władze o przechowywanie broni chemicznej w czterech oddzielnych bazach. Syria ostrożnie wypowiada się na temat swojej broni chemicznej i zaznacza, że nawet gdyby ją miała,
trzymałaby ją w bezpiecznym miejscu i użyła jej tylko w przypadku zewnętrznej napaści. No ale biorąc pod uwagę przeniesienie na północ baterii Iron Dome, jakim dysponuje Iran, a więc ta ich tak zwana słynna tarcza antyrakietowa, to taki kierunek w stronę Libanu, w stronę Syrii. Zresztą Żydzi tego specjalnie nie ukrywają i na przykład premier Izraela Netanyahu powiedział w wywiadzie dla gazety Haaretz: musimy przygotować na to, co się dzieje wokół nas z Iranem i z bronią w ręku Syrii, która się rozpada. Bliski Wschód nie będzie czekać aż do końca naszej debaty wyborczej. Musimy odpowiedzieć na szeroki szereg zagrożeń i wyzwań, a rzeczywistość wciąż się zmienia i musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Obama też wyraził się ostatnio bardzo wojowniczo w stosunku do Syrii. W wywiadzie dla New Statesman przedstawił tak sprawę, że interwencja wojskowa ma zapobiec nakręceniu spirali przemocy i wymknięciu się broni chemicznej. Obama dodał, że udana interwencja militarna pozwoliłaby na stworzenie stabilnego reżimu post-asadowskiego. Ciekawe, czy taki stabilny reżim nie został wcześniej zainstalowany w Iraku i Afganistanie. Oba te kraje przypominają raczej anarchię niż demokrację z pewnością. Przyszłość Syrii wygląda obecnie w troszeczkę innych barwach. Pokazują to również tego typu doniesienia, że między innymi system NATO chroni Turcję, bowiem jak wiecie, Turcja również jest zaangażowana w politykę syjonistów i oni starają się również z jakiejś strony otoczyć Syrię. I mamy tutaj potwierdzenie, że te rakiety, o które prosili Turcy w okolicach października bodajże, już są rozstawione. Pierwsze baterie zostały uruchomione zaraz przy granicy z Syrią. Kolejny temat, który nakręca, a w zasadzie chyba trochę przedstawia tą sytuację z innej perspektywy, bo widzicie, mam tutaj doniesienie bezpośrednio sprawa komentowana przez Assada i to, co on powiedział właśnie na temat tego, co się dzieje w swoim kraju. Powiedział, że wojska rządowe zadały bolesne ciosy siłom przeciwnika i już wkrótce rezultaty tych zwycięstw staną się widoczne dla wszystkich. Prezydent wyjaśnił, że armia wyparła bojowników i obecnie pod ich kontrolą znajdują się tylko rejony przygraniczne. Oprócz tego w niektórych miastach pozostały jeszcze odizolowane ogniska oporu, a jednak ogólnie sytuacja jest pod kontrolą. Ja myślę, że ta wypowiedź jeszcze bardziej podkręci tę atmosferę i też te działania, które obserwujecie, są skierowane właśnie w kierunku jeszcze zaognienia tego konfliktu, bowiem nie radzi sobie i Al-Kaida, i wszyscy inni najemnicy przysłani przez syjonistów do Syrii i myślę, że konflikt zbrojny czy też prowokacja tego konfliktu jest coraz bardziej prawdopodobna, aczkolwiek należy się z tego cieszyć, że poparcie dla prezydenta Syrii jest cały czas niezmienne i że jest on w stanie nadal bronić swojego kraju, a też syjoniści niestety, ale ja myślę, że tymi działaniami podkreślają ich zawziętość i konkretny kierunek. I teraz kolejna rzecz, którą w zasadzie już mówiłem, ale jest to tylko potwierdzenie tego, że to, co szykuje się, jeżeli chodzi o dalsze losy Syrii, będzie również miał związek z Iranem. Jak już wspominałem wcześniej, Iran opowiada się bardzo mocno za Syrią i zawsze tutaj od właściwie 2006 roku, odkąd istnieje to takie wspólne, wzajemne, jak to się mówi, formalne wsparcie, bo oni podpisali jakąś umowę, pamiętam, w 2006 roku o wzajemnej pomocy i mamy kolejną właśnie taką informację, która komplikuje tą całą sprawę. Atak na Syrię będzie traktowany jak atak na Iran i to są właśnie sobotnie wieści z Teheranu, które właściwie są konsekwencją tego wzmożonego ruchu wojsk na terenie Turcji, tych wojsk, które zajmują się rozmieszczeniem baterii, rakiet, Patriot. No i do portów Azji Mniejszej też dopłynęły kontenerowcy z systemami rakietowymi Patriot oraz niemieckimi i duńskimi żołnierzami, którzy za kilka dni rozpoczną instalowanie dalszych
rakiet, tylko kolejnych zestawów przy granicy z Syrią. No i już we wrześniu ubiegłego roku wysoki rangi przedstawiciel irańskiej armii zapowiedział, że jego kraj podejmie akcję zbrojną, jeśli Stany Zjednoczone zaatakują Syrię. I tutaj widzicie, że chyba jednak więcej państw będzie zamieszane w ten ogólny konflikt na Bliskim Wschodzie. Zresztą ja mówiłem o tym w zasadzie od samego początku zaistnienia tego konfliktu, że te państwa wspólnie starają się opierać polityce syjonistów i też w jakiś sposób było to wsparcie z Rosji, aczkolwiek wydaje się, że jednak to wsparcie znika. Zresztą za chwilę coś o tym, na ten temat powiem. Chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co przed chwilą mówiłem na temat Davos, bo widzicie, pojawił się tam niejaki Henry Kissinger, a więc pierwsza liga, jeżeli chodzi o syjonizm, o politykę NWO, o to, co planują zrobić. Warto pytać właśnie tego człowieka, jest on uznawany w pewnym sensie za pewnego wizjonera, aczkolwiek wiele z jego wizji, wiele z jego przepowiedni po prostu się sprawdza. Jest to człowiek, który absolutnie wie, co będzie, wie, czego chcą elity, przecież gra tam chyba pierwsze skrzypce. Także podczas debaty właśnie w Davos w Szwajcarii przemawiał legendarny amerykański Henry Kissinger. Powiedział on między innymi, że kryzys w związku z nuklearnym Iranem czeka nas w najbliższej przyszłości i doprowadzi do wojny nuklearnej, która będzie punktem zwrotnym w historii ludzkości. Także jest to bardzo niepokojące, że ten człowiek mówi tego typu rzeczy. Zresztą ostatnio, co powiedział, co również zaskoczyło wszystkich, było właśnie to, że powiedział, że Izraela nie będzie w ciągu najbliższych 10 lat. A więc ja już kiedyś omawiałem takie scenariusze na wypadek właśnie takiego kryzysu również atomowego. Omawiałem kiedyś uzbrojenie wszystkich sojuszników w tym regionie i tego typu potencjał nuklearny jak najbardziej istnieje. Oczywiście nie sądzę, żeby to Iran był agresorem tego kalibru, ale ja myślę, że tego typu prowokacja jest jak najbardziej w zasięgu ręki syjonistów. Oni tego typu rzeczy robią bez najmniejszego grymasu na twarzy, także wydaje się, że można wręcz powiedzieć, że tego typu zapowiedzi są niemal jak ostrzeżenie i tak należy do tego podchodzić. Mówi się coraz więcej, że prawdopodobnie właśnie wiosna tego roku to już będzie ten taki okres, kiedy syjoniści muszą zaatakować Syrię, muszą po prostu przejąć Iran, musi się ta sytuacja rozwiązać, ponieważ bez tych państw, bez tego wsparcia, w zasadzie bez kontroli nad tymi państwami, nad tym regionem, nie ma możliwości wprowadzenia nowego porządku świata, ponieważ Iran przewodniczy obecnie i też jest bardzo silnym motywatorem tej tak zwanej grupy państw niezrzeszonych, która otwarcie sprzeciwia się polityce syjonistów i tworzy grupę, która no, tworzy tą alternatywną politykę do tej, która jest prowadzona przez syjonistów. Także ja się tutaj zgadzam w 100% z tym panem, że za wszelką cenę w myśl interesów syjonistów należałoby rozprawić się z Bliskim Wschodem, aczkolwiek nie wychodzi im to. Widać to doskonale chociażby po tym, jak Asad sobie doskonale radzi ze wsparciem Iranu. Także czekają nas bardzo ciekawe czasy pod tym względem. Ja przejdę jeszcze do jednej informacji, która też podkreśla fakt, że w pewnym sensie ten wyścig zbrojeń, bo ja o tym mówię tak dosyć ogólnie, ale oczywiście można zagłębić się w to i wyciągnąć wnioski, że wiele państw przygotowuje się do jakichś zamieszek. Są to również w niektórych opiniach takie prewencyjne zakupy w postaci właśnie jakichś różnych systemów ochronnych, jak jakieś to, co mają na przykład Izraelczycy, te tarcze antyrakietowe i oczywiście tarcza antyrakietowa w Europie, która jest przedmiotem sporów takich, nie wiem, czy to jest też iluzja, czy to jest jakimś takim absolutnym faktem w polityce proamerykańskiej, bo tutaj Rosjanie uważają, że światu grozi wyścig zbrojeń. Jest to w pewnym sensie widoczne od wielu lat. Zresztą na poziomie tak zwanych lemmingów polityka wygląda właśnie w ten sposób, że ludziom wydaje się, że
Rosja, Chiny, Ameryka są jakimiś takimi, że tu nadal panuje wojna, że tu jest zimna wojna zbrojenia, które tak naprawdę nie dają jakiegoś takiego poczucia jedności tych państw. I tutaj jest to naprawdę, nawet z mojej perspektywy, trochę bardzo, można powiedzieć, niestabilne, bo z jednej strony wydaje się, że na poziomie sionistów ten wyścig zbrojeń i te wszystkie ruchy polityczne w zasadzie nie mają znaczenia, bo to jest wojna przeciwko ludziom. To nie jest wojna przeciwko Rosji, przeciwko Chinom. To ja myślę, że każdy z tych narodów absolutnie kalkuluje w jakiś sposób ilość swoich cywilów, bo jak wiecie, oni chcą populacji w granicach 500 milionów i wszyscy doskonale chyba zdają sobie sprawę z tego, że jednak nie jest możliwe wywołanie takiej wojny, która by w jakimś krótkim czasie dałaby takie, a nie inne efekty, jeżeli chodzi o populację. Także można się zastanawiać naprawdę, do czego tego typu hasła właśnie o co chodzi z tym wyścigiem zbrojeń, bo jeszcze powiedziane jest tutaj, gdzie Miedwiediew się wypowiedział również na temat syryjskiego prezydenta Asada. Przecież ludziom oczywiście wydaje się, bo tak przecież prezentują to media, że Rosjanie są bliskim współpracownikiem właśnie Syrii, a jednak okazuje się, że tutaj premier Miedwiediew w jasny sposób wypowiada się, że ten reżim, czy też ta cała sytuacja związana z Asadem już niedługo zostanie rozwiązana, ale on twierdzi, że nie powinno się to dziać przy użyciu armii, to powinno się zadziać przy użyciu ludzi, a jak wiecie, albo też nie wiecie, Asad nie jest politykiem, który prowadzi jakikolwiek reżim. I jest to polityk, który ma gigantyczne poparcie w kraju, bo sądzę, że to jest ponad 90% nawet. I po prostu wszystkie te oceny, opinie medialne są wyssane z palca. Także kolejny temat, który myślę na koniec warto sobie zgłębić. Biologiczni ulepszani żołnierze. Ja ostatnio zrobiłem sobie takie małe przypomnienie właśnie tych wszystkich tematów związanych z kontrolą umysłu, z projektami MK Ultra, wszystko to, co wiąże się z tak zwanym pojęciem super żołnierza, a tu pojawiają się takie ciekawe doniesienia, że Pentagon pracuje nad stworzeniem super żołnierza i też chce się tutaj zastosować tego typu wynalazki w po prostu regularnej wojnie. Oczywiście jest to niehumanitarne, ale z tego co ja wiem, z tego co właściwie wielu innych takich badaczy badających ten temat udowodniło, to te badania, tego typu eksperymenty prowadzone są od co najmniej 60 lat. Zresztą inspiracja super żołnierzem, super człowiekiem była dominacją właśnie faszystów i Niemców właśnie w całej ideologii Hitlera. I ten temat, jak kiedyś był, powiedzmy, kwestią tajną, tak teraz wychodzi na powierzchnię ziemską. Także zobaczcie, co się ciekawego dzieje. Te rzeczy, które w zasadzie my staraliśmy się zgłębiać jako tajemnice III Rzeszy, czy też tajemnice iluminatów, wychodzą jako jakby takie elementy konieczne do rozważenia. To, o czym wspomniałem dzisiaj, czyli technologie pozaziemskie, czy też cywilizacje pozaziemskie i wiele innych problemów związanych właśnie z takim wzrostem świadomości cywilizacji, czy też tego typu wynalazki, wychodzą jakby jak codzienność. I zawsze się zastanawiałem, w jaki sposób to będzie właśnie wyglądać, czy też będzie się ludzi do tego jakoś przygotowywać, czy też chociażby tego typu wynalazki jak super żołnierz, czy ja zawsze zastanawiałem się, jak tego typu rzeczy będą pokazywane. A tu wyobraźcie sobie, że w taki, a nie inny sposób. Prosty artykuł, proste wystąpienie, proste wyjaśnienie, jakiś tutaj dokument DARPA,
o którym niewiele oczywiście się dowiemy, ale nagle okaże się, że taki żołnierz już jest, powiedzmy, w służbach, przykładowo sił NATO, bo przecież mówiłem też o tym, że coraz więcej różnych jednostek pojawia się w służbie syjonistów. Ostatnio mówię właśnie o super jednostkach CIA, które mają właśnie stanowić tego typu zabezpieczenie przed terroryzmem. Także pewnie super żołnierze będą pracować dla CIA, czyli dla naczelnej takiej agencji pseudowywiadowczej, agencji odpowiedzialnej i za terroryzm, i za antyterroryzm oczywiście, za te takie relacje dwubiegunowe. Także ja myślę, że żyjemy w coraz ciekawszych czasach, że tego typu rewelacje stają się już codziennością i to po prostu wychodzi tak spontanicznie teraz, że naprawdę ciężko będzie ludziom się odnaleźć w tym niebawem, jeżeli będą od tych informacji odcięci. Dlatego polecam oglądać moje programy. Zachęcam do myślenia samodzielnego, bowiem materiałów, informacji jest bardzo dużo, a uważam, że wszystkim będzie lepiej się żyło, jak będą tego typu rzeczy po prostu wiedzieć. Nie należy ignorować rzeczywistości takiej, jaka jest, należy ją zgłębiać i starać się nie analizować informacji przez emocje. Te rzeczy, o których mówię, nie powinny generować was strachu, zwłaszcza rzeczy, które związane są z takim postrzeganiem poza Matrixem, poza tym, co się nam mówi w telewizji, powinny te rzeczy być badane przez was z takim podejściem właśnie naukowca, a nie człowieka, który jest przerażony tą rzeczywistością, bo ta rzeczywistość oczywiście jest taka, jaka być powinna w tym czasie. To, co się teraz na świecie dzieje, w zasadzie nie powinno nikogo dziwić, nie powinno dziwić ludzi, którzy wiedzą, co się dzieje, i nie powinno dziwić tych, którzy chcą zrozumieć to, co się dzieje, bo wiecie, żyjemy w czasach naprawdę wyjątkowych i uważam, że to, co jest podstawowym elementem do przetrwania, to jest właśnie wiedza i powinniście bynajmniej starać się dowiedzieć, co się naprawdę na świecie dzieje, żeby nic absolutnie nie było was w stanie zaskoczyć. Taka moja drobna rada na koniec. Zachęcam oczywiście do przeglądania mojego portalu informacyjnego polskaświadoma.pl. Zapraszam ludzi chętnych do współpracy, bowiem jak wiecie, tworzymy cały serwis tego typu, właśnie starający się przygotować ludzi na nowe i też tą nową rzeczywistość w taki nasz sposób świadomy właśnie tworzyć. Także wszystkich chętnych do współpracy, do tworzenia tego typu inicjatyw, chociażby jak moja, czy też podobne, zachęcam do tego, żeby pisali tutaj do nas maile. Także mój adres to kontakt@wolnaludzkość.pl. Zachęcam jeszcze raz do promowania naszych treści i do współpracy. A w tym tygodniu będzie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam i zapraszam do następnego programu za tydzień.